Hej moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie w rozdziale 13, jeszcze nie finał, choć jest on coraz bliżej, to znaczy finał zarówno rozdziału, jak i też ostateczny finał kampanii, który to będzie, mam nadzieję, odcinkiem specjalnym, ale nie uprzedzajmy faktów, bo wszystko może się prędko skończyć. Ale głowa tych wszystkich tutaj panów, żeby się to tak nie skończyło, chociaż dzieje się nie najlepiej, bowiem trafili nasi bohaterowie do samej siedziby kultu Braci Skóry po nieprzyjemnej konwersacji z Esmą Makriat, z Esmą Hanum, którą to po prostu bez pardonu w publicznym miejscu zaatakowali. Pojawiła się policja, no i tym samym trafili przed oblicze Selima Makriata, całkiem żywego, który to wyciągnął od naszych bohaterów informację, gdzie znajduje się symulakrum, grożąc śmiercią ich bliskich. No i oprócz tego też wyszło na jaw parę faktów rodzinnych. Teraz niech każdy uzbroi się wyjątkową uważność, bo to jest skomplikowane i nie będę dwa razy powtarzał. Chodzi o to, że Esma jest zarówno siostrą Luki, jak i Manliego, ale Luka i Manli jednocześnie nie są braćmi, dlatego że Esma ma z Luką wspólnego ojca w postaci Selima, a z Manlim ma z kolei wspólną matkę i Manli nie jest synem Selima Makriata i w Manlim w ogóle nie płynie krew Makriatów, prawda? Bo jego ojciec to są przyrodnimi braćmi. No, poniekąd tak, to z takiej dziwnej patchworkowej rodziny, choć mogło być... Patchworkowa rodzina. Dziwnie mówisz, patologiczna. To jest nowy synonim, więc to mogło być mylące, bo Selim zwracał się również do Manliego, jakby był jego synem, ale to właśnie z racji na to, że są taką jedną wielką rodziną i wychodzi z założenia, że syn mojej kobiety jest też moim synem. Więc mam nadzieję, że dla każdego jest to jasne. Bo wszyscy Makriaci to jedna rodzina. Bo wszyscy, tak, wesoła, bezskóra rodzina. Ja się sam w pewnym momencie pogubiłem, jak to wymyślałem, więc mam nadzieję, że wy się w tym nie pogubiliście. Ale no, takie nasze małe M jak Makryjat. Więc, moi drodzy, macie umowę z kapitanem, niewypowiedzianą, że was znajdzie i wam pomoże. No i oprócz tego jest też koziołek Facia, który też gdzieś ma się zjawić i zaatakować kult. Ma być rytuał odprawione. No i macie nadzieję, że nim zostaniecie złożeni w ofierze albo staną wam się jakieś inne złe rzeczy, to pojawią się wasi sojusznicy albo wy sami coś wymyślicie. No w każdym razie trafiliście w samo jądro ciemności, teraz w samą siedzibę zła, więc jak to ktoś powiedział, miło to już było, a teraz przygotujmy się na jazdę bez trzymanki. Moi drodzy, nie będziemy tutaj niczego dodawać, nie będziemy tutaj niczego zmieniać, po prostu zaczniemy tam, gdzie was zostawiliśmy ostatnim razem. Selim Makriat ogłosił intermisjo i powiedział, że zostaniecie ulokowani w najwyższym piętrze minaretu w więzieniu, które się tam znajduje. Zostaliście właśnie w tym momencie wyprowadzeni z tej takiej wielkiej komnaty świątynnej, w której rozmawialiście z Selimem. Jesteście prowadzeni przez, no powiedzmy, jakąś ósemkę kultystów. Na razie macie kajdanki, które już Fieri w międzyczasie rozpracował. Ale wychodzicie teraz na korytarz. Wiecie, że ten korytarz kończy się schodami, które prowadzą w górę pełnie do tego minaretu. Są też drzwi prowadzące do jakichś innych komnat. Ale na razie się w tym korytarzu zatrzymujecie i kultyści was tutaj zatrzymali, którzy was sprowadzili. I słyszycie, że otwierają się drzwi, którymi wy weszliście, drzwi, które prowadzą do tej wielkiej świątyni. I wchodzi do korytarza jeszcze jeden człowiek, mężczyzna, który jest ubrany inaczej niż reszta kultystów, bo oni mają takie długie, no, charakterystyczne szaty. On jest ubrany w zwykły garnitur, ma tylko czerwony fez na swojej głowie. Jest gdzieś tak w średnim wieku, po 40, lekki wąsik, krzaczaste brwi, poważne spojrzenie czarnych oczu. Macie wrażenie, że go widzieliście i tak, to był jeden z policjantów tureckich, który towarzyszył Esmie. Jak widać, ma on różne funkcje oprócz bycia policjantem. Patrzy na was i mówi: Salam aleikum, ja nazywam się Yusuf Bey.
i będę odpowiadał za wasz pobyt tutaj. Krótki, ale jednak pobyt tutaj. Nim pójdziemy dalej, podobał wam się pobyt w Trieście? Był wybuchowy. To prawda. Poznaliście tam Fahima Saleha, prawda? Mieliśmy nieprzyjemność krótkiej, acz treściwej rozmowy. Tak się składa, że to był mój starszy brat. Niewiele z niego zostało, jak widziałem ciało. No cóż, wszyscy wiemy, jak to działa. Ryzyko zawodowe, prawda? Przykra sprawa. No właśnie. I patrzę mu w oczy raz to. Ale się... nie wygląda pan na specjalnie zasmuconego, nie? Umiem po pewnym czasie smutek przekuć w gniew, ale... Ale umówmy się, gdyby na przykład Monsieur Macriat kazał panu złożyć brata w ofierę, to pewnie powieka by panu nie drgnęła, tylko chwyciłby pan jakiś kinżał czy coś takiego i przerobiłby go na shish kebab. O tak, czekałem na ten cięty język, czekałem. Nie, ja czy możemy pytam, nie drażnić tych ludzi? Nie, ja tylko pytam, bo chciałbym jakby przekonać się, poznać system wartości państwa, bo mam wrażenie, że tutaj jakby, skoro tak tutaj patrzę w tym momencie na Lukę, skoro tutaj zasadniczo rodzina się przehandlowuje w imię religii, to jakby wydaje mi się, że to nie jest pytanie jakby nietaktowne czy cokolwiek. Bo, wie pan co, po dłuższym zastanowieniu się wydaje mi się, że nie jesteśmy razem. On tak patrzy na cię, Manly, i uśmiecha się, ale potem patrzy na cię, Fieri, i się uśmiecha w taki wyjątkowo wstrętny sposób. I to jest uśmiech człowieka, który to jest taki, wiesz, on mówi: ja coś wiem, ty czegoś nie wiesz i zaraz się dowiesz, a ja ci o tym powiem. Nie? Jakoś ten uśmiech jego jest trochę niepokojący. I w końcu mówi: no dobrze, dobrze, pomyślałem, żeby przełamać lody, jak to chyba wy mówicie na zachodzie między nami, więc mam dla was prezent. Więc nim jeszcze pójdziecie do swego lokum z punktem widokowym na Stambuł, to chciałbym wam pokazać ten prezent. Zapraszam. I otwiera drzwi. I kiedy otwiera jedne z tych drzwi, wita was od razu taki straszny odór rozłożonych ciał, że aż lekko was mdli. Widzicie, w środku są zapalone takie niebieskie lampy, takie zimne, nieprzyjemne niebieskie światło. Zapraszam. Przodem. Tak, nie ma pan miejsca z jakimś lepszym aromatem? Ja wchodzę. Nie prowadzi do kostnicy. Ale prezent jest właśnie tam. Niech pan wchodzi. Bo ten odór w ogóle nie robi na mnie wrażenia. Nawąchałem się takich rzeczy. Mhm. Tak. Ja z kolei w międzyczasie się zastanawiam, czy ktoś nam bliski tutaj nie spoczął w międzyczasie. No taka jest twoja myśl i wchodzicie tam, zamykają was kultyści, oni tutaj w zasadzie oprócz Yusufa nie wchodzą. On sprawia wrażenie takiego mięśniaka, który ma pozycję, ma władzę i ją wykorzystuje. Nie wygląda na takiego mądrego intryganta, jakim jawi się przynajmniej na pozór Selim. Z uśmiechem patrzy na wnętrze, na które wy raczej nie patrzycie z uśmiechem, bo wyobraźcie sobie dość duże wnętrze, wypełnione właśnie tym niebieskim światłem z takich kilku lamp i wokół, znaczy w całym tym pomieszczeniu są stoły, słoje i wszędzie są części ciał. A pod ścianami, jakby takie zakonserwowane części ciał, a pod ścianami, prawie jak w rzeźni, wiszą ludzkie skóry. Masz tak bardzo ciekawe chłopki. Ponieważ to są widoki, które zdecydowanie nie pasują, mimo że niby już wiesz, na przestrzeni tych ostatnich tygodni na różnych oskurowanych ludzi, patroszonych i na to, co tam w tej wieży kiedyś było, to już niby oswoiłem się z tym, już nie powinno szokować, ale nadal jednak niekoniecznie jest to coś, co chciałbym oglądać, więc staram się, powiedzmy tak, jasne, raczej się skupić na ewentualnych jakichś słabościach, ich miejscach ucieczki, lukach w zabezpieczeniach, niż na
truchłach, nieboszczykach i o skórowanych zwłokach, nie? Okej, okay, to później jeszcze będziesz mógł rzucić na spostrzegawczość. Tymczasem on się zatrzymuje przy dwójce rozwieszonych ciał, znaczy rozwieszonych skór. Uśmiecha się do was. A później cała wasza czwórka widzi, że jego wzrok spoczywa na Fierim. Panie Renard, to głównie dla pana podarunek, więc byłby pan łaskaw rzucić okiem. Zastanawiam się, kogo tam zobaczę. Nastawiam się na bardzo złe scenariusze i no, wiesz, rzucam okiem. Wy wszyscy rozpoznajecie ludzi. No, już raczej nieżywych. Co to skóry należące do Charlesa Drake'a i do Evelyn Drake. Do dwójki miłych nowożeńców, których spotkaliście. Do Evelyn Drake. Primowo to... No właśnie, Pearson. Do siostry Lilian. Ja tak trochę patrzę z takim zrozumieniem na Beja i tak go pytam... Po co? Albo widzicie, my wiemy o wszystkim, co się dzieje w tym mieście. A szczególnie interesujemy się ruchem obcokrajowców. Więc kiedy zobaczyłem pewne znajome nazwisko, to uznałem, że będzie miło, jeśli się spotkacie tutaj w takich smutnych okolicznościach. Zobaczycie znajome twarze. Tak na przystawkę, na początek. Rozumiem, że na niektórych z was może nie robi wrażenia ten widok, ale wiecie, że to tylko początek, bo we wszystkich miastach Europy czekają moi ludzie na znak, żeby zabić wszystkich waszych bliskich. To nie byli ludzie. Powiedz mi, Sylwan, czy my jesteśmy skrępowani? Tak, no cały czas macie kajdanki, no i za wami stoi ósemka kultystów. Czyli nie ma możliwości, żeby zwinąć na przykład jakiś nożyk, czy jakieś ostre narzędzie tutaj z tych stołów. Wiesz co, no wiesz, wszystko jest możliwe, ale raczej byłoby to trudne i byłoby to testem przeciwstawnym, przeciwko takiej jakby zbiorczej spostrzegawczości tych strażników za wami, nie? To ja w takim razie... Dawaj. Ja w takim razie chciałbym... Ten widok jest tak przerażający i tak obrzydliwy, że chyba nie będzie niczym dziwnym, kiedy zegnę się w pół i zacznę... nie wiem, wymiotować na przykład, albo przynajmniej spróbować się zmusić do tego. Wystarczy, że żeby sądzę, zaczniesz się po prostu krztusić. Na mnie uwagę. Zaczniesz się krztusić i co chcesz zrobić w wyniku tej akcji? Okej. Okay. Moim pomysłem jest odwrócenie ich uwagi, czy właściwie skupienie ich uwagi na sobie i liczę na to, że ktoś może w tym czasie jakiś ruch wykonać, na przykład niezauważenie. To z drugiej strony, ja zrobię coś podobnego, tylko inaczej, jeśli jest na to opcja, bo spojrzę na tego Beja, jeśli jestem skuty tak z frontu, to tak najpierw zrobię tak dwoma palcami w stronę swoich oczu, potem zrobię tak w stronę jego twarzy, dokładnie. Będę chciał go zastraszyć na tyle, na ile to możliwe, mówiąc mu, że zapamiętam twoją twarz, Yusufie. I będzie mi sprawiało ogromną przyjemność, gdy będę cię skurować, jak będziesz jeszcze żywy. To nierozsądne straszyć swojego kata, kiedy jest się ofiarą, prawda? I on mówiąc te słowa wyjmuje z poły marynarki pistolet i celuje w twoją głowę. Może się jeszcze przestraszę i postanowię zastrzelić cię już tutaj. Sylwan? My jesteśmy blisko siebie? Ja z tym Yusufem? 3-4 metry. Bo jeśli tak, to ja nawet wychylę czoło, żeby mu ułatwić możliwość strzelenia i powiem, no dalej, strzelaj. To jedyny twój sposób, jedyny sposób dla ciebie, żebyś uchronił się przed tym losem, który zapowiedziałem. Jak komu? Messie Bey, ale Edwardowi to już nie robi. Sylwan, powiedz mi, na ile uwaga tych pozostałych jest skupiona na Manlim albo na Edwardzie? Znaczy, na pewno w dużej mierze, ale no umówmy się, ich jest 8, więc resztę z przynajmniej tak, jeden czy dwóch będzie miał baczenie na całą waszą grupę, nie? Ale czy dałoby się, powiedzmy, tam gdzie stoję, na przykład, nie wiem, ja nie wiem, czy mam ręce z przodu czy z tyłu związane. No raczej macie z tyłu.
No to jak mam z tyłu, to wiesz, jakoś tak stanąć, powiedzmy, żeby sobą zasłonić, nie wiem, jakiś stół, na którym jakiś właśnie nożyk, czy jakieś takie urządzenie, czy jakieś narzędzie właściwie jakieś leży i coś, wiesz, zwinąć i wsunąć do rękawa, powiedzmy, niepostrzeżenie. Dobra, dobra, to jakby to jest kontynuacja tego, co zaczął Manly. Dzięki temu, co zrobił Manly, nie będziesz miał żadnych kości karnych po prostu. Więc, bo tak to, no to byłoby to bardzo trudne, bo jest dziewiątka tak naprawdę ludzi, wąskie pomieszczenie, więc zrobienie czegoś byłoby trudne. Tutaj trochę jest zamieszania, dzięki też Edwardowi w zasadzie również. Więc zróbmy, że to po prostu będą twoje zręczne palce, niech już będzie. I ich spostrzegawczość, tylko tutaj musisz mieć wyższy sukces niż oni, nie? Jasne. No u nich to jest porażka w ogóle. Jakąś... Więc wystarczy, że będziesz... Ale sam masz też porażkę, musisz mieć sukces. Będę forsował. Jednak... Będę forsował. Będziesz forsował. Jeśli ci się nie uda, to na tyle się zdenerwują tym, że bardzo ci dużo krzywdy, że po prostu cię skopią, zbiją, nie? No, wiesz, będziesz ledwo co żywy po tym. Ja i tak już się ostatnio kiepsko czułem. Ale jest już sukces. No masz 85, więc cóż, jest to całkiem sensowne, więc bierzesz, sądzę, że to jest, to nie jest taki, wiesz, nóż wielki do skurowania, to jest bardziej nie, taka, taki skalpel, taki chirurgiczny, coś w tym nawet stylu, lepsze. Nie? Ale to jest bardzo ostre, nie? Więc jakby szybko to wkładasz gdzieś pod rękaw i moi drodzy, i on jakby ten pistolet spuszcza z twojego czoła, Edward, uśmiecha się i mówi, to byłoby za proste, chcę zobaczyć. Jak będziecie powoli tracić wszelką nadzieję. Zresztą nie tak sobie życzył Selim Han. A teraz zapraszam na górę i tam będę miał dla was jeszcze jeden prezent, ale już nie będę musiał nawet go przedstawiać, bo ten prezent sam się przedstawi. No już, chodźcie. I kultyści prowadzą was, no podobnie jak ostatnio, w zasadzie gdzieś ciągnąc, uderzając was, to jest taka bardzo wąska wieża, więc wyobraźcie sobie tą taką spiralną klatkę schodową, która naprawdę ma mało przestrzeni w sobie, więc co jakiś czas oni was uderzają, tutaj łatwo się potknąć, więc wy co jakiś czas upadacie, no oni tak robią to w taki sposób uporczywy, żeby wam zaszkodzić. No wiesz co, jest to taka wieża gdzieś wznosząca się, sądzę, gdzieś na jakieś 100 metrów. Nie, ale chodzi mi jak wysoko jest strop w momencie, kiedy jest, jak się idzie tą krętą klatką. A, no to tak akurat, żeby nie iść schylonym, ale masz sufit ale gdzieś blisko wyżej. Nad głową. Jasne. Tak, no. Więc... W międzyczasie próbuję zapamiętać teraz, może nie w wieży, bo to jest dosyć proste teraz, ale tam wcześniej jak szliśmy, żeby mieć ogląd, jak się w ogóle stąd wydostać potem. Aha. Wchodzicie wysoko, to jest kilkaset stopni, którymi was prowadzą do góry. I moi drodzy, bardzo mała przestrzeń na samej górze, takie malusieńkie okienko, tak wielkości dłoni może. Ta przestrzeń na pewno wyglądała kiedyś inaczej, kiedy stąd wychodził muezin, żeby śpiewać. Teraz wszystko zostało skrupulatnie zamurowane. Widzicie, cele dziwną, bo taka pierwsza wasza myśl, nie ma krat. A widzicie taką, wyobraźcie sobie, jakby była taka płachta złotego materiału, tyle że to nie jest żaden materiał fizyczny, tylko to jest jakby taka ściana złotej energii. Która jakby grodzi przestrzeń od schodów do celi, tej jako takiej. I widzicie, że w celi jest jeden człowiek, mężczyzna. Wygląda strasznie, wygląda na strasznie skatowanego. Nie ma rąk, ma odcięte obie ręce i wydaje się być ślepy, cały zakrwawiony. Znaczy bardziej nie zakrwawiony, to nie są świeże rany, tylko bardziej takie blizny, gdzieś włosy w takim całkowitym nieładzie, gdzieś jest okutany w jakiś taki płaszcz, to jest potwornie zimno w tej celi. Jak wiek wygląda? Na ile lat? No starszy, gdzieś jakieś 60 lat, coś w tym stylu. I widzicie, że jest tuż przed tą ścianą energii, jeszcze po stronie schodów, taka jakby mała wnęka, malusieńka i w środku wyobraźcie sobie jakby taką pigułkę, tak jakby to była pastylka lekarstwa ze złotą wodą w środku. To wygląda jak miniaturowa wersja tego, co jest w twoim pudełku, Firia, w zasadzie co było w twoim pudełku, bo oczywiście zostały ci one odebrane, jak wszystkie wasze rzeczy. I widzicie, że Bey wyciąga tą kulkę z wnęki i wtedy ściana jakby schodzi. Zapraszam do środka. Miłego pobytu. Jakbyście coś chcieli, to mówcie.
kropki, ale jedzenie raczej nie dostaniecie, bo kucharz jest ślamazarny i nie wyrobi się przed rytuałem. Zapraszam. To ja się w sumie go zapytam przy okazji tego beja, jakby co to jest? Ta pigułka. Nie wiem, jakoś działa. Wchodźcie do środka. To ona sprawia, że tą ścianę tutaj? Chodź do środka. Dobrze. Ja karnie wchodzę, jednakże mój wzrok cały czas spoczywa na tym policjancie. No, chciałbym mu zaszczepić jakiś taki pierwiastek strachu, jeśli to jest możliwe. Ja przechodząc koło niego, tak się może delikatnie nachylę, nie w jakiś taki, wiesz, zagrażający jemu życiu sposób, ale tak się nachylę, tak pizda. I wchodzę do środka. Sylwan? Przypominam temu gościowi. Jak on trzyma tę kulkę w tej chwili? Po prostu w palcach, nie? Powiedz mi, i tam jest kręto, ciasno. Czy dałoby się zrobić coś takiego? Tak oceniam sytuację. Czy dałoby się zrobić coś takiego, żeby w momencie, kiedy to jest... wiesz, ta zasłona jest jakby odkryta, żeby wyłuskać mu to z ręki, wepchnąć go na drugą stronę i tę kulkę wrzucić w to miejsce, żeby go odciąć jakby. Znaczy, no i tak, wtedy, ale tam jest wciąż 8 kultystów, nie? Tak, ale tam jest ścisk, tam jest ciasno i w tej zamkniętej przestrzeni podejrzewam, że chłopaki sobie poradzą z nimi, zwłaszcza jak się, wiesz, zaczniemy wyswobadzać, co będzie momentem dosłownie. Jakby jego w naszej umiejętności jest niezachwiana po prostu. Jakby. Spoko, przypominam tylko, że wszyscy czujecie się teraz fatalnie, jesteście mocno wszyscy ranni. Ci kultyści wyglądają na... Raczej to są ci kultyści, którzy wyszli z cmentarza, oni wyglądają na całkiem sprawnych. Jeśli chcesz to Fieri zrobić, to śmiało, ale to nie sugeruje, że to jest 90% sukces, nie? Nie, ale właśnie szacuję jak ten, na ile tutaj dałbym radę, wiesz, załóżmy, że... Wiesz, no wyswobodzenie się z tych kajdanek dla mnie to jest w tym momencie moment, bo już to No ale nie dla twoich przyjaciół, nie? Tak, tylko że chodzi, wiesz, chodzi po prostu, żebym tego jednego typa, wiesz, odizolował i w tym momencie, wiesz... Słuchaj, ja to widzę, Fieri, tak, że ty podejmujesz tu decyzję sam, więc jeśli chcesz podjąć tę decyzję, to ją podejmij, ale jakby twoi towarzysze nie uczestniczą w tym myśleniu, tak, nie? Tylko chodzi mi o to, że ja szacuję, wiesz, jakby... możliwości tego, wiesz, bo to, że ja tam ewentualnie bym tutaj zaczął działać, to jakby trochę też zależy od tego, jak oceniam sytuację, na ile byłbym w stanie go tam właśnie, wiesz. Znaczy, tak szczerze powiedziawszy, no to one są bardzo, bardzo niskie, bo po pierwsze widzisz, że po prostu większość twoich towarzyszy jest jeszcze mocno ranna po tym, co się stało na cmentarzu, to po pierwsze, po drugie, nawet jakbyście jakimś cudem będąc praktycznie całkowicie nieuzbrojonymi i reszta z twoich przyjaciół ma kajdanki, które raczej łatwo nie zdejmie, tak jak ty, jakoś byście pokonali tą ósemkę, to potem musielibyście się przerąbać przez następnych kilkudziesięciu kultystów, którzy są na dole, bo stąd nie ma wyjścia z tego minaretu, nie wyskoczysz przez okno wielkości dłoni. I w zasadzie no, jakby też nie tak wynikał plan, na który umówiliście się z kapitanem, bo to raczej on miał wam pomóc, a nie wy tutaj robić jakieś zamieszanie i uciekać stąd, nie? Okej, okay. No dobra, to w takim razie nic nie robię. Dobra, więc jakby on was tak, jakby to nie jest gość, z którym możecie sobie dyskutować, zadawać mu pytania, tak jak trochę z Selimem rozmawialiście, on jak ktoś z was nie wchodzi, to po prostu bardzo brutalnie was wpycha do środka, umieszcza tą kulkę z powrotem, znowu złota energia zasnuwa przejście, uśmiecha się i mówi miłego pobytu, a później schodzi. Zostaje tutaj jeden kultysta, który sobie siada na takim taburecie, nie? Tuż przy schodach. A wy właśnie jakby jesteście, cały czas macie kajdanki założone, nikt się nie kłopotał zdejmowaniem ich. I powoli zaczynacie rozpoznawać mężczyznę, który tutaj siedzi oparty o ścianę, z odciętymi rękoma, oślepiony. To jest profesor Julius Arthur Smith. Kto tam? You what, boy? Kto tam? Kim jesteście? Starzy znają mnie, profesorze. Bardzo starzy. To wy? Antoine? Nicolas? Luca? Kto jeszcze tutaj jest? Jest chyba więcej. Manny.
Manli. Dzień dobry, profesorze. Jak wy tutaj trafiliście? To długa historia. Czy z panem stało? Wtedy... Emocje nas poniosły. Wtedy, kiedy jacyś Turcy zaatakowali mój dom. Dzień po tym, jak się spotkaliśmy na wykładzie, to znaczy wszyscy oprócz ciebie, Mandy, ty tam nie byłeś wtedy akurat, ale my we czwórkę, jeszcze Hayley wtedy była, spotkaliśmy się na moim wykładzie Challengera, wtedy, kiedy opowiadałem o tych nawiedzeniach i później następnego dnia, dzień przed moimi urodzinami, mój dom został zaatakowany i podpalony przez jakichś Turków. Jeden z nich wziął mnie na przesłuchanie, strasznie torturował. Pytał mnie o symulakrum, wszystko, co udało mi się dowiedzieć na temat symulakrum. Czy z tego, co on mówi, wynika, że ten człowiek, którego myśmy wtedy spotkali z jego tym asystentem i tak dalej, że to był sobowtór taki, że to był ktoś, kto się podszył pod niego? Jeśli to, co on mówi, jest prawdą, a nie majakami kogoś, kto ledwo co żyje, to wy nie spotkaliście się z profesorem Smithem wtedy, kiedy zlecał wam misję poszukiwania symulakrum. Bo to się działo dzień później. To musiał być nie profesor, tylko Makriat. Albo jakikolwiek z jego sobowtórów, tych, tak jak w pociągu był ten, który się pod kelnera podszywał, wiesz. Dochodzi to do was. Powoli jakaś taka straszna świadomość, że to nie profesor was wysłał na tą misję. To musiał pewnie być ten wampir. Żaden z tych... Jaki wampir? Jak sraki wampir Antoine, sraki kurwa, no. Od pół roku za nami jeździ. Ale co on ma wspólnego z profesorem? To się nie klei. Jak to co? Nie, Luka. Też chce symulakrum, tak? Luka, ale wysłał nas Makriat po prostu. Chwila, o czym wy mówicie? Kto was tutaj ktoś was wysłał? Do tej pory myśleliśmy... Pan nas wysłał, tylko nie pan, a jakiś inny sobowtór. Tak. Jak to? Wtedy po pożarze. Po pożarze spotkaliśmy się, tak myśleliśmy, że z panem, a okazuje się, że z pańskim sobowtórem. Na Boga. Ktoś się pod pana podszył i wysłał co nas. Co wam kazał zrobić? Znaleźć symulakrum? Dokładnie tak. A co z Bedosem w takim razie? Czy on... No, nie wiem, co z Bedosem. Nie wiem, czy przeżył, czy go zastraszyli, czy coś jeszcze Albo innego. Był od początku w to wmieszany. Nie, to niemożliwe. Bedus został szukany tak jak my. Nie wiem. No dobrze, no ale teraz to nieważne. Ale tak czy wy powiedzieliście Makriat? Mehmet Makriat? Tak. Ten człowiek, który mnie torturował i pytał mnie o symulakrum, to był Mehmet Makriat. To był ten człowiek, który siedział z nami na bankiecie przy jednym stoliku. Zgadza się. No nie Selim? Ale dowiedzieliśmy się, że... Sylwan, to było w noc po pożarze, czy jakby dzień... W dzień po pożarze. Tak, ale w sensie chodzi mi o to, że trzech Mehmetów... A tak, to zginęła w nocy po pożarze, tak. No właśnie. Dobrze, to teraz nieważne, profesorze, zdobyliśmy... Ale to ważne jest, to bardzo ważne jest, Manli, dlatego że nie wiemy, co się dzieje z Mehmetem i właśnie się dowiedzieliśmy, że on... od początku pociąga za sznurki, on się tutaj pojawi na pewno. No nie... Ale powiedzcie, czy przynajmniej symulakrum jest bezpieczne? Nie jesteśmy... Ciężko powiedzieć. Nie, jest tak bezpieczne, jak bezpieczny jest człowiek, u którego jest, a wiedzą... Niech mnie Tunder świśnie. Jakby tak zwiesza głowę, widzicie, że ten człowiek jest gdzieś na takim ostatniej nitce swojego życia, nie? Po tym, co przeszedł, to widzicie, to po prostu dwie odcięte ręce, jakby ktoś mu wykuł oczy. To była straszna tortura, to była tortura, którą mógł tylko zrobić potwór. Mehmet Makriat. No tak, potwór. Antoine. Podejdź. Czy nie miało być tak, że oni potrzebują... skóry człowieka, pod którego chcą się podszyć? To zaklęcie nie wymaga czegoś takiego?
Nie mam pojęcia, nie wiem tego. Myślałem, że właśnie w taki sposób zmieniają kształt. Przybierają formę kogoś innego. Najwyraźniej chwilka. Niekoniecznie, skoro trzech ma kreatów. Chwilka. Mogło tak być, Manly. Przysłuchując się waszej rozmowie, rzucam tak, a może to też nie jest profesor? Halo? No, może odetniemy mu coś innego, żeby sprawdzić, czy na pewno mówi prawdę. Chciałbym nie być profesorem. Edwardzie chyba jednak, a nie Nikolasie. Uwierz mi, że jest to moje marzenie. Czy tam są jakieś sylwany, nie wiem, kamyczki w tym... tej wieży, czy jakieś takie... No, ona jest zbudowana z kamienia, więc można odłupać, wiesz, takie małe drobinki. Jakieś takie, wiesz, to ja taką drobinkę jedną odłupię i tak na próbę, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie, rzucę w kierunku tej złotej powierzchni. Wiesz, jakby to się odbiło, tak jakby to była ściana fizyczna. Aha, odbija się. Okej. Okay. Spokój też tam. Są tutaj jakieś okna albo coś takiego? No mówię, jest jedno okienko wielkości dłoni zakratowane. A, okej. Okay. Ja tak, no tak patrzę. I ona jest dość wysoko w dodatku. A ja tak z kolei... patrzę, a czym to panu przeszkadza? Cię. Po prostu mi przeszkadza. Ale w czym? Przecież nie ma pan nic ciekawszego do roboty tutaj. Posłuchaj mnie, psie, Elena, jakby on wyciąga swój jatagan, nie, który ma przy boku. Mam otworzyć te cele i ci pokazać, w czym mi to przeszkadza. Tak. Odzywam się. Okay. No chodź. Chodź tu, piesku. Więc Edwardzie, słuchaj, rzuć proszę w takim razie na zastraszanie. I tutaj w sumie, poczekaj zanim rzucisz, wydaje mi się, że logicznym by było, żeby ci się nie udało, bo jak ci się uda, to znaczy, że on na tyle się poczuje zagrożony, że tak nie będzie chciał chodzić. Jak ci się nie uda, to pomyśl, a jakiś, wiesz, pierdoła taki, ale z relacji na to, że jesteście w sytuacji niesprzyjającej, masz kość karną, więc jakby kość premiową w zasadzie. Mieliśmy czekać, aż ekstremalny sytuacja. On tak patrzy. Zesikał się pod siebie, no. Jeszcze zobaczysz, psie, jakby on chowa ten jatagan. Mam was pilnować, a nie zabić od razu. Ale ja nie bym to zrobił. On znowu siada na tym taborecie. Jest kolej jakby kładę Edwardowi rękę na ramieniu i mówię, tak wszystkim mówię, przecież plan był inny. Trzymajmy się go do cholery. Słuchaj, Antoine, plany są wszystkim, albo planowanie jest wszystkim, plany są niczym. Gość by tu wszedł, raz, dwa, Luka by go poskładał. Zobacz, jak mu głos zaczął drżeć już na odchodne. To nie tylko jego słaby angielski, ale strach, który zaszczepił się w samym środku jego serduszka, któremu potem wyrwę z klatki piersiowej, jak tylko stąd wyjdę i się wyswobodzę. Morda! Krzyknął tamten. Ale co my z jednym jataganem zrobimy w domu kultystów? No przecież, a ty możesz tutaj wyśnić jakiś uniwersalny klucz do otwierania rzeczy? Czy ja mogę takie rzeczy wyśnić? Ja mogę nie wiem. Pewnie mogę wspominam panowie, wyśnić. Że tutaj nie ma zamka. Ja to raczej bym myślał o tym, żeby wyśnić, że nie wiem, na przykład ta kulka, która tam sobie tkwi w tym fajnym dołku, że w danym momencie znajduje się w dłoniach Edwarda. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. Tak wydaje mi się, że śnienie działa trochę inaczej. Na zasadzie kreowania, a nie narracji, że tak to ujmę. Nie wiem, to logika snu. Czyli żadna. Jesteś ograniczony czymkolwiek, kiedy śnisz? Prawdopodobnie imagination. Tylko moją wyobraźnią, to prawda. Najpierw muszę się pozbyć tego i pokazuję na moje kajdanki. Strasznie mnie uwiera, że coś krępuje moje dłonie. Wiesz co, ja tak bardzo dyskretnie, wiesz, no na zasadzie takiej, wiesz, jak zaczynam trochę krążyć po tej celi, czy się przechadzać jakoś, czy coś, w pewnym momencie się tak ustawiam, że zasłaniam trochę sobą Edwarda i wysuwam z... rękawa ten skalpel i mu tak, wiesz, podsuwam, żeby po prostu te więzy mu w razie czego
albo rozciąć, albo umożliwić jemu tego rozcięcie w odpowiednim momencie szybkie, albo osłabić je na tyle, żeby mógł w razie czego szybko się uwolnić, wiesz. Coś takiego, co będzie nieoczywiste, a w razie czego, żeby w razie potrzeby mógł szybko reagować. Mhm. Jasne, to nie ma większego problemu, bo to jest taka przestrzeń, że łatwo coś sobie akurat podać w taki sposób. Profesor tak lekko znowu się wychyla i mówi, przyjaciele, ale powiedzcie, ja wiem, że okoliczności nie najlepsze, ale ma to jakoś przyszłość, ta sytuacja, w której jesteście, czy raczej nie macie trudno nadziei? Trudno powiedzieć, Messie, nadzieja umiera ostatnia, a także ja bym ja się przyszłość tutaj... widzę, że jest, ufam ludziom, w sumie zaufaliśmy pewnym ludziom i myślę, że nie na małe. Zaufanie, no to... Jakby znowu profesor zwiesza głowę, nie? Tak trochę jakby w takim półśnie. Czy tamten człowiek powiedział, że nie będzie kolacji? Tak, tak właśnie powiedział. No, ale na teraz to biadu tak, nie będzie. Analizując całą tą sytuację, my na coś czekamy. W sensie na jakiś ruch kultystów. Na rytuał. Tutaj mówiłeś, że okienko w tym miejscu, okienko w tym minarecie jest maciupeńkie, tak? Tak, no i jest tak trochę nad czubkami waszych głów, nie? Że trzeba albo stanąć na palcach, albo podskoczyć, żeby coś. To akurat nie problem, rozmiar jest problemem. No. Ja bym powiedział, że czekamy właśnie na jest tam jakieś, jest tam wyżej jakieś większe, przez które ewentualnie dałoby się wyjść na zewnątrz? Nie, to jest jedyne okno. Właśnie... A czy po drodze mijaliśmy jakieś większe? Wiesz co, no może tam niżej jakieś były okienka, ale też raczej nie za duże. W takich wieżach nie ma wielkich okien, nie? Tylko są takie, nawet takie, wiesz, to jest historyczna budowla, więc często takie wieże wznoszono w celach obronnych, więc raczej były wąskie okna do ostrzału niż do wyskakiwania z wieży, nie? No ale wiesz, na szczycie takiego minaretu, no to przeważnie było jakieś, był wiesz, jakiś... Tak, ale tak, jak najbardziej, ale powiedziałem, że on został zamurowany, nie? Bo jakby ta przestrzeń została przearanżowana, że tak to ujmę, na cele. Tak jakbym teraz spojrzał, to jest bardzo mocno zamurowane, czy na przykład jakby Luka tam trochę tymi swoimi piąstkami popracował, by się nie przebił przez to? Wiesz co, no po pierwsze, nim by się przebił, to by się tutaj zbiegła pewnie cała zgraja, a po drugie, no jednak, wiesz, no, tam miałbyś 100 metrów w dół mimo wszystko i pewnie nie byłoby żadnych dachów do przeskakiwania. Hmm. Słuchajcie, ustalmy, co my chcemy zrobić teraz w tej sytuacji. Tak. Pytanie, chcemy... Okej, okay, czekanie, tak? Manly? Tak, bo myślałem, że szukamy sposobu, żeby wyjść. Zrobić raban, nie? Myślę, że troszkę złą masz perspektywę pod względem czekania, nie czekania na to, co oni zrobią, tylko co nasi zrobią. Nie no, ja bym robił raban. W sensie oni nas potrzebują, bo bez nas nie zdobędą, kurwa, tego symulakrum. Nie no, już oni wiedzą, gdzie jest symulakrum. Czy wiesz, mnie się wydaje zasadniczo, że czekanie tutaj nie ma za bardzo sensu jako takie. No tam nasi w razie czego tutaj zadziałają tak czy inaczej, nie? Czy my będziemy skupowani? Nawet jeśli wyjdziemy stąd, to co chcecie zrobić dalej? No właśnie, jest tutaj jeden kultysta mniej. I tak no ale co ci zrobią więcej? No przybiegną inni. No, no ale to najpierw przybiec po tych schodach, prawda? Nas zabiją! Albo my zbiec! No, ale na końcu... Manly, pozwól, że cię uświadomię. Na końcu i tak umieramy. Ale niekoniecznie musi to być taki nieprzyjemny. Cisza! A jak chcesz umrzeć przyjemnie tutaj? Tutaj w ogóle tutaj nie chcę umierać. No więc właśnie, no to... Jeszcze jedno słowo. Oj, ptyś, zaburzaj się tak bardzo na nas. Pobiegniesz nas skarżyć szefowi? Właśnie to zrobię. I on schodzi w dół. To jest nasza szansa. Otwieraj to, kurwa! Ale co by na pewno tej chcecie... Wyjdziemy, słuchaj. Edward, spróbuj to. Wyśnij trzęsienie ziemi, kurwa, niech ta kulka wypadnie z tego, z tej półki. Nie trzęsienie ziemi, ale jakoś tę kulkę trzeba ruszyć. Nagle słyszycie stukot czyichś butów, taki bardzo lekki. O nie, ja się cofam pod ścianę w ogóle. I ktoś bardzo szybko wbiega.
brzmi jak... Wysiadam na sienniku. Ktoś, kto raczej nie jest potężnie zbudowany. I nagle widzicie, jak wbiega na samą górę chłopiec. Ma on jakieś 8-9 lat może. Ma takie bardzo badawcze, niebieskie oczy. No, jak podrośnie, będzie zapewne bardzo przystojnym młodzieńcem. Jest tak zbudowany, właśnie, no, wiadomo, jak ten wiek, ale widać, że raczej jest ćwiczony, trenowany, więc widać, że takie ma ruchy wojownika to trochę. To jest zadanie dla Renarda. Widać, że ma taki bardzo kolorowy strój i patrzy na was tak ciekawie, ale trochę nieprzyjemnie dla was, bo to jest takie spojrzenie, jakby oglądał małpy w zoo trochę, nie? Patrzy na was. Widać, chłopczyku, że tam leży cukierek na półce. Uśmiecha się do was i mówi takim, no, prawie dobrym francuskim. Prawie dobrym. No cześć, witajcie. Wy jesteście tymi, co przegrali? A co, że nie? Nie wojna. Chwileczkę, chłopczyku. Owszem, jesteśmy tymi, ale gra jeszcze trwa. No tak, no. Za chwilę albo zginiecie, albo przyłączycie się do nas. Jesteś? Ja jestem Aslan Pasza. Coś mi to mówi? Doprawdy. Nie. Znaczy Pasza to też jest, jakby wszyscy ci ludzie mają tu jakieś tytuły. Bey to jest, jeśli coś czytaliście o Turcji, Bey to był też taki dowódca wojskowy, taki wysoko postawiony szlachcic. Pasza to też taki w takim razie, szlachecko czcigodny tytuł, nie? Właściwie Paszo, pozwól, że się przywitamy. Wstaję i skłaniam się mu tak szkutualnie. O, tak milej. Co cię do nas sprowadza? No, jestem ciekaw. W zasadzie moglibyście powiedzieć, po co wy to wszystko robicie? W sensie, po co się nam sprzeciwiacie, po co z nami walczycie? No wiesz. Powiedz mi, Paszo, co lubisz? Nie, ja zadałem pierwsze pytanie, więc wiesz, jestem też u siebie. Tak, ale jakby w oparciu o to, co lubisz, to chcę ci wytłumaczyć, jakby czego chcemy... Ja ci odpowiem, chłopcze. Niektórzy ludzie po prostu lubią patrzeć, jak świat płonie. Aha. No ale to możesz to robić u nas chyba. No, aktualnie nie masz nikogo, ale nikt nam tego nie zaproponował. Do tej pory wszyscy byli dla nas bardzo niemili, oprócz siebie oczywiście. No bo wy chyba nie jesteście zbyt sprytni, co nie? To nieprawda, Marii. Pragnę przypomnieć, że w Trieste Fahim Saleh całkiem dobrze do nas podszedł i nawet chciał się dogadać, a bardziej nie zabijać nas. No tylko, że Luka, bo to w sumie od niego wtedy dużo zależało, podjął inną decyzję. A tobie się to podoba, chłopaku? Co? Że tu jesteście i zginiecie? Nie, no wiesz, torturowanie ludzi, mordowanie, takie sprawy, wiesz, znęcanie się nad zwierzątkami. To jest chyba kwestia, czy mi się podoba, czy nie. To no, bardziej kwestia nie, no, tego, kwestia. Co jest... Nie, widzisz. Nie za bardzo nas rozumiesz. To jest kwestia tego, co pragnie nasz pan Ekstur. No, ale wiesz, jeżeli twój pan podoba... Jeżeli twojemu panu... Wiesz, ze mną jest tak, natury rzeczy, ja mam taki charakter, że jak mi się nie podoba to, co robiłby jakiś pan, zakładając, że miałbym jakiegoś pana, to po prostu bym mu nie służył. Więc pytanie brzmi, czy chcesz komuś takiemu służyć? No i dlatego my jesteśmy po innych stronach tej ściany. No, wiesz, to jesteśmy po innych stronach, ale jaki masz z tego pożytek? Tak, Renard, to jest ten moment... Władcą świata. Tak, nie, będziesz niewolnikiem. Renard, to jest ten moment, w którym nie zauważasz, że bijesz się ze świnią w błocie. I świni się to podoba. Nie, poczekaj chwilkę, potraktujmy to jako ćwiczenie logiczne. Mówisz, że będziesz władcą świata, tak? Dokładnie tak. A ilu będziesz miał nad sobą szefów? Jednego, tak jak my wszyscy. Kogo? Selima Makriata, tak? Nie, ja będę jego następcą. Ale jakby nie bierzesz poprawki na jedno, chłopaku. Że Selim, kiedy posiądzie, wiesz, nieśmiertelność i całą tę moc, nie będzie się chciał nią dzielić. No jasne, że nie, ale mu to tak. No właśnie, więc jak chcesz być... Dzieciaku. Kim jest twój ojciec? Dzieciaku, skąd to Mehmet wyobrażenie? Mehmet Pasza. Jakim cudem miałbyś go zabić? On żyje o stulecia dłużej od ciebie. Plechetny Paszo. Niestety muszę cię zmartwić, ponieważ w kolejce przejęcia władzy jest już ustawionych kilka osób. To znaczy?
Mehmet ma kriat, Esme ma kriat. No tak, mój mama Luka i mój tata. Ma kriat. O, super, w sensie mam trzeciego brata. Mehmet i Esme są rodzeństwem i ty jesteś ich dzieckiem, tak? To wiele tłumaczy. Tak, a szlachetny paszo, nie chciałbym być niegrzeczny. Nie chciałbym być niegrzeczny, paszo, ale no, tak jak kolega zauważył, no, jesteś najmłodszy ze wszystkich pretendentów i no, wiesz jak wygląda sukcesja, prawda? Tak, słuchaj, ktoś umiera, nie doczekasz starszego się pokolenia. Ale nie doczekasz. No właśnie, drogi paszo, wszyscy wcześniejsi sukcesorzy musieliby również zginąć. A jak wiadomo, masz mało czasu dosyć, żeby się z nimi uporać. Wiesz, na czym polega nieśmiertelność zasadniczo? Że ktoś nie umiera, więc jeżeli Mehmet będzie nieśmiertelny, to tej władzy nie odda i będzie to trwało. Ale wy tego naprawdę nie rozumiecie. Myślisz, że on to po dobroci przekaże? Nie, czy że ty sobie z nim poradzisz? Wy nie rozumiecie, myślisz, dlaczego my jesteśmy tym, kim jesteśmy, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj być nieśmiertelnym, tylko żeby dostać się do Karkosy, bo w Karkosie jest jak tutaj, tylko 100 razy lepiej. I ale w Karkosie dziadek nadal nie przedłużał. Ale dziadek przedłużał swoje życie tylko po to, żeby zdobyć symulakrum. A teraz jak zdobędzie, to Hastur weźmie go do Karkosy i będzie mógł tam być o wiele potężniejszy niż tutaj. A jak go tutaj nie będzie, to władzę przejmie mój ojciec. A jak mój ojciec masz umrze, prawie całkowitą to rację. Ja. Ale twój ojciec nie umrze. Dlaczego miałby umrzeć? Też będzie nieśmiertelny. Bo będzie chciał do Karkosy, być może. Więc szlachetny paszo, masz prawie całkowitą rację. Mylisz się tylko w jednym. Byliśmy w Karkosie i widzieliśmy, kim są, a właściwie kim byli ludzie, którzy się tam znajdują. Z tą małą poprawką, że oni wszyscy już nie żyją. No. Znaczy, ale jest właśnie jeszcze tak jedna... Jest. Tak, ale widzisz, jest jeszcze no więc, jedna... Jeśli zginiesz i znajdziesz się w Karkosie, będziesz panowie w tej samej sytuacji, w której jesteś teraz. Nie. Panowie, czy wy patrzycie w oczy tego dzieciaka, widzicie w nich tą zimną stal i żądzę mordu? To tak jakbyście rozmawiali ze ścianą i chcieli, żeby was zrozumiała. To miła rozmowa. Nie, to ja raczej próbuję zrozumieć tego chłopaka, bo mam wrażenie, że on ma jakby trochę zbyt duże mniemanie o sobie. I ja go całkowicie rozumiem. W swoim znaczeniu. Więc posłuchaj. A ja z kolei chciałbym go namówić, żeby poszedł i zrobił jakieś zamieszanie, wbił komuś tam z sukcesorów widelec na przykład w stopę mam albo nóż. Mam też z mojego poprzedniego alter ego, bo chyba staracie się tu robić mu jakąś terapię, ale nie, to nie działa. Nie, żadną terapię, po prostu wiesz. Ja mam flashbacki z dzieciństwa, moi drodzy. Pasza, słuchaj, chcesz przejąć tron, kurwa, czy nie? Krótka piłka z mojej strony, bo co, jesteś chyba jakimś bratem moim, tak? Przyszywanym kolejnym? Nawet rodzonym być może. Nie, jesteś moim strykiem chyba, prawda? Jesteś bratem mojej mamy. No tak, strykiem. W sumie to. Nie wiem, zgubiłem się w korzeniach naszej rodziny. To jest komplikowane. Ale wiecie co? Zabijać, żeby uprościć macie swoje życie. Chyba rozumiem, dlaczego wy z nami walczycie. Dziękuję w ogóle za tę rozmowę, bo z tego wynika taki obraz, że wy macie strasznie wszystko pokręcone w głowie. Prowadzicie strasznie długie ciągi logiczne, które opierają się na nieprawdziwych założeniach, więc już rozumiem, ale dlaczego wy jesteście przeciwko nam, bo wy po prostu nie znacie prawdy. Ale ty też jednej rzeczy nie rozumiesz. Chcesz do Karkosy się dostać, tak? Ale dobrze. Dlaczego nie, właściwie wy chcecie mi cokolwiek udowadniać? Czy ja dobrze... Nie, chcę tylko pytam, bo to raczej chodzi mi o ustalenie, prawda, pewnej rzeczy. Chcesz się dostać do Karkosy? Każdy człowiek powinien się dostać do Karkosy. Ale widzisz, tak, każdy powinien chcieć dążyć do tego, żeby się dostać. Tylko problem polega na tym, że na tyle, na ile ja to zrozumiałem, mieszkańcami Karkosy są ludzie czy istoty, które są w czymś najlepsze. To jest ten czynnik, który decyduje. To jest najwspanialsze miasto ze wszystkich. Miasto ideał, dlatego że w nim każdy, kto znajduje się w nim, każdy jest w czymś idealny, doskonały, perfekcyjny. Dobrze rozumuję? No tak. No właśnie. A w czym ty jesteś najlepszy? Jeszcze w niczym. Mam 9 lat. No właśnie. Ma całe życie, żeby się nie dostaniesz się do Karkosy. Nie dostaniesz się do Karkosy, bo będę miał moc symulakrum i będę
mógł wymyślać nie, z tą mocą tylko co będę chciał. Ale nie będziesz miał mocy symulakrum. Moc symulakrum będzie miał Mehmet. Będzie miał twój dziadek. On będzie z całego kultu, on się dostanie do Karkosy waszym kosztem. Wy wszyscy, cały ten kult, wszyscy, każde twoi rodzice, każdy z tych wyznawców i tak dalej, jesteście tylko narzędziami do tego, że on jeden, który jest najlepszy faktycznie, bezkonkurencyjny w poświęcaniu rodziny, bliskich, każdej możliwej ofiary na swej drodze, każdego, kogo się pan tylko nazywa? Zdarzy. Kto, ja? Tak. Thierry Renard. O, to już wiem, czym będę mógł być najlepszy. On się tak... I to jest taki uśmiech, taki... Macie wrażenie, że ten uśmiech jest rodzinny, taki bardzo nieprzyjemny. I on mówi, zasłużę się z tym, że stworzę największą na świecie Akademię Filozoficzną imienia Thierry'ego Renarda. To byłaby słaba filozofia, wiesz? Ja nie Dlaczego? Jestem dobrym filozofem. Ale pan tak... Aslan! Wszystko zawieszał na poprzeczkę. Aslan! I widzicie Esmę, która wyłania się ze schodów i słysząc o... Słysząc po ilości hałasu, który niesie się dalej, za Esmą jest dość spora liczba kultystów. Aslan, miałeś tutaj nie przychodzić. No i co z tego? Mogę robić, co tylko chcę. Aslan, masz się mnie słuchać. Dlaczego? Przecież... To jest głupie, co rzucam okiem na tego chłopaka. No, no właśnie, Esmi, dlaczego nie pozwalasz mu tutaj przebywać? W końcu ma wolną wolę. Masz w tym momencie zejść na dół. Jeśli jeszcze raz tutaj wejdziesz, to spotka cię kara. Widzisz, Paszo? A nie mówiłem? Dostanie karę. On tak patrzy na nią i widzicie takie zacięcie w jego oczach. Nie mogę się już doczekać, aż ojciec wróci. On jest lepszy od ciebie i... On wie, co można, a czego nie można robić. I się nie czepia tak jak ty. Zejdź na dół! Macie wrażenie, że Esma jakby wręcz po prostu warknęła, nie powiedziała, kiedy on użył argumentu ojciec i jakby on tak chwilę... Antoine, coś robisz? Wiesz co, ja w sumie po tej... Po jej w sumie mowie ciała chciałbym, mimice, właśnie zrozumieć tę sytuację, jakby o co tu chodzi, czemu ona nie chce, żeby tu był, czemu... Akurat to jest takie ważne. No to rzuć na psychologię. Dobra. Boi się, że mu zrobimy kaszę z mózgu. Gdybym nie miał tylko kajdanek na ręce, to nie miałbym mózgu. Antoine, masz sukces. Nie, to jest o wiele bardziej prozaiczne. To nie chodzi o to, że się boi, czy coś takiego. Tylko to jest matka, której syn się w ogóle nie słucha. Której syn nie szanuje. Okay, to jest matka, która jest bardzo głęboko zraniona przez ojca. Przez ojca, który jest kością niezgody, bo umówmy się. Widzicie, ile lat ma Esma. Esma jest praktycznie rówieśniczką Manliego. Widzicie, ile lat ma ten chłopiec. Ona została matką w wieku 15-16 lat. I została matką ze swoim przyrodnim bratem. I ona jakby warknęła na niego. On jakby na nią popatrzył, ale z taką pogardą. Pogardą, którą niewielu dziewięciolatków okazuje swoim matkom w spojrzeniu. I zszedł powolnym krokiem. Co wy tu wyprawiacie? I jakby widzicie, że Esma do tej pory rozmawiała z wami całkiem spokojnie, ale ta złość, która w niej jest, teraz po prostu na was ją wyrzuca, więc takim ostrym głosem powiedziała, co wy tu wyprawiacie? Co mogę powiedzieć, żeby was od razu zabili? My się siedzimy tutaj po prostu, to on do nas przyszedł. Renardowi i Manliemu... Nie chodzi mi o mojego syna, chodzi mi o to, że cały czas gadacie i mimo tego, że strażnik was ucisza, prowokujecie go. Nudzi nam się. Poszedł się do ciebie, jestem jego matką? Poszedł się poskarżyć? O, biedny. Jest tam gdzieś ten strażnik? No nie widzicie, widzicie tylko ją, ale pewnie jest gdzieś tam. O, patrzę, tak się rozglądam za nim, biedaczek. Popłakał się i poszedł na skargę do pani? Czy... Panowie, może do cholery... Chcecie, żebyśmy was tutaj pobili, odcięli rękę? Czy co mamy zrobić, żebyście spokornieli trochę w tej sytuacji? Ale rzeczywiście myślę, że rozsądnym pomysłem, i tak patrzę na nich, patrzę na Esmę, żeby dać im do zrozumienia, żeby rzeczywiście rozsądnym pomysłem byłoby siedzieć cicho na dupie, bo może coś z tego będzie, z tego siedzenia cicho na dupie. A może język komuś odciąć, co? Może Antoinowi. Masz. A może panu. I tak wywalam i... Chodź, odetnij. Ale stoję tak ledwo, podtrzymam się gdzieś tymi rękoma za Jesteś Boga. Tego jestem pewien? Tak spróbowany.
Ona jakby pstryka i widzicie, że paru kultystów się za nią wyłania i tam w dole jest jeszcze paru innych, nie? Więc jakby znowu się tu zakotłowało. A ty jesteś tego pewna? I obniżam ton głosu, żeby był bardziej wymowny. Tak. Jesteśmy po prostu głodni i zmęczeni. Gdybym chciała... Bardzo się boimy. Gdybym chciała, a wy bylibyście w pełni siły, a nie tacy poranieni i ledwo co stojący na nogach jak teraz, to mogłabym was sama wszystkich zabić. Ale tego nie zrobiłam. Chciałam z wami porozmawiać i od tego momentu, kiedy was spotkałem, robicie same głupie rzeczy. I albo jesteście samobójcami, albo macie tak niesamowicie pokręcony plan, że nawet nie jestem w stanie go rozgryźć. To przejdźmy do konkretów, siostro. Ostatnio długie gadanie przerodziło się w bójkę w barze. No właśnie. Chcecie porozmawiać, czy po prostu chcecie zostać zabici podczas rytuału? Macie ostatnią szansę. A nie zostaniemy zabici podczas rytuału? Macie możliwość uniknięcia tego. Od no właśnie, ja bym wolał tego uniknąć, się, jeśli to jest możliwe. Zamieniam się w słuch. Wystarczy, że przyłączycie się do naszego kultu. A. Jakby to miało wyglądać? Okej. Na początku rytuału złożycie przysięgę wierności Hasturowi i przetniecie lekko swoją dłoń. Jeśli kiedykolwiek złamiecie tę przysięgę, Hastur się o was upomni. A to jest przysięga wierności komu? Hasturowi? Hasturowi i jego namiestnikowi na ziemi. Wielkiemu kapłanowi kultu braci Skór. Skąd wiesz, że Hastur chce, żebyśmy powierzyli mu swój los? Jak rozmawialiśmy z nimi, to nie chciał tego wcale. Manli, proszę cię. Ja ci oferuję wybór. Te wasze dywagacje, kto, co i dlaczego, ja naprawdę nie mam na to czas. Bądźcie rozsądni, proszę was. Co wam z tego, że się zaprzecie teraz? Wam się wydaje, że to, co my robimy, jest złe, ale to nie jest istotne, co my robimy. To jest istotne, co bez skóry chce. Bo kultyska, dla niego jesteśmy... Właśnie kultu, wydaje mi się troszeczkę, że... ...po całym świecie ludzi ze skóry, mordującego od wieków, która dla jakichś, nie wiadomo jakich idei, pozwala na to, żeby z jednej strony tutaj jakby służyć ludziom w mieście, a z drugiej, żeby jej ziomkowie dokonywali jakichś krwawych ofiar, porywali ludzi i robili niewyobrażalne rzezie, nawołuje nas do rozsądku. To jest... A dziwisz jej się? To jest najzabawniejsza rzecz. Znaczy ja się dziwię troszeczkę, rzecz, bo... którą słyszałem od ja dawna. Ja też się nie dziwię. Ja dziwię się, że ty ją moralizujesz, Renard. A ty nie jesteś człowiekiem, który całe swoje cholerne życie przeżył wewnątrz kultu. A ona robi co może. Robi co może, żeby nas uratować, to jest po pierwsze. Robi co może, żeby czynić jakiekolwiek dobro na świecie. Ale, przepraszam, że ci przerwę. Renard faktycznie nie jest człowiekiem, który spędził całe życie wewnątrz kultu, ale ja na przykład tak. Którego? Sam pamiętasz. Jak to, którego? Kultu oświecenia. Nie zniosę tego ani sekundy dłużej. Luka, jaki jest twój wybór? No, fajnie by było, jakbyśmy przeżyli, nie? Byłoby czyli super. Wrócić do rodziny, tak? Generalnie tak. No, patrząc na to, jak wygląda moja rodzina, to jest dość spora i mam duży wybór. Manli? Przyjmuję propozycję. Edward. No musisz położyć coś na stole. Samo służenie Hasturowi w ogóle mnie nie kręci. Bo już na stole położyłem twoją głowę. Moja córka potrzebuje pomocy. Pacio rzucił na nią jakąś fatalną klątwę. Zdejmij to brzemię z mojej córki, a przyłączę się do was. Przyłącz się do nas, a zdejmiemy brzemię z twojej córki. Czas masz do dzisiaj wieczora. To nie wy tu dyktujecie warunki. Przyjmujesz czy nie? Czyli mam jeszcze chwilę, żeby się zastanowić z tego, co mówisz.
Jeśli się dogadamy. Szturcham go, kurwa. Jak będzie. Antoine. Poczekaj, nie przybijemy sobie piątki? Nie wejdziesz tutaj? Antoine. Niech tak będzie, doceniam to, że przychodzisz. Thierry? W sumie jest jedna rzecz, za którą mógłbym pójść na taki układ. To nie powinno być zasadniczo problemem, bo twój kult nie ma problemu z eliminowaniem ludzi. Jest jeden człowiek, którego potrzebowałbym, żebyś dla mnie wyeliminowała. Im szybciej, tym lepiej. To znaczy? Ktoś, kto przez kogo jest zagrożona kobieta, którą kocham. Imię i nazwisko, jakbyś podał, to mogę ci wtedy odpowiedzieć. Mehmet Makriot. Selim Makriot. W jaki sposób jest? Przepraszam, Selim Makriot. Czyli rozumiem, że odrzucasz. Nie, dlaczego? Jeżeli go zabijesz, to spoko, jakby... Jeżeli ona go zabije, to ty będziesz mu służył, tak? Mehmetowi? Selimowi. Mylą mi się te imiona. Nie, no będę zasadniczo służył... Jej. No, na to by wychodziło, bo ona będzie następczynią, tak? No, dobrze. Asturowi. Esma dała inną ofertę i to nie jest do negocjacji. Znaczy, Esma dała, że będziemy służyć Ksturowi i namiestnikowi, a nie powiedziane, tak. Bo kto ma być tym namiestnikiem. No było, powiedziała przed chwilą. Nie, i to jest ten sprytny loophole właśnie. Ale namiestnik po drodze się może zmienić. Dokładnie, szczególnie jeśli go zabije, sama zostanie. Przecież ten mały wypierdek, ten jej synek już myśli o tym, jak zabić. Zamknij się! Znowu Esma teraz krzyknęła. Przepraszam, no on sam mówił, że myśli o tym, jak cię tutaj zaszlachtować już na przyszłość i zostać władcą świata. Ty myślisz, że mały nie ma ambicji? Esma, znasz nasze zdanie. W jakim kulcie ty się wychowałaś? Nie wiem, zrób z tym, co chcesz. Wychowałaś sobie takie dziecko, które teraz myśli jeszcze o tym, jak cię... jedno słowo o moim synu i odetnę ci język. Widzicie, jakby taki dreszcz po niej przeszedł. Dreszcz, jaki przychodzi po człowieku, który ma jakąś głęboką traumę, która w nim jest. Nigdy nie wypowiedzianą, nigdy nie przepracowaną. Czuję w moim wnętrzu, jak Nikolas się porusza tak z taką ekscytacją, z chęcią, by dopadł do niej. On wietrzy tutaj krew w wodzie jak rekin, z chęcią, by tak pokrążył i ją rozszarpał. Gdzieś nawet u Edwarda jest to kuszące, żeby się popastwić nad tą kobietą. Ale w międzyczasie wymyśliłem, co chciałbym wyśnić, więc jak będzie taka możliwość, chciałbym to zadeklarować. Mhm. Więc jakby ona patrzy na ciebie, Fieri, i mówi: szanuję twój wybór. Będziesz miał dzisiaj zatem zaszczyt bycia złożonym w ofierze bezskóremu. Do zobaczenia. Jakby już miała się odwrócić, znaczy już miała odejść, odwróciła się i patrzy na ciebie, Luka, przez ramię i jakby jeszcze do ciebie mówi takim cichym głosem, ale wy wszyscy to słyszycie. Twoja mama jest u mnie w szpitalu. Jeszcze żyje, umiera, ale jeszcze żyje. Jeśli chcesz, to będziesz się mógł z nią spotkać po tym, co będzie dzisiaj. Ona bardzo cierpi. Ona chciała cię bronić, ale nie miała siły. Kiwam jej głową tak naprawdę, tylko nie mówię nic. Mhm. Bo koniec końców tak naprawdę nic nie wiem o tej kobiecie, oprócz tych paru chwil w wizjach, które gdzieś tam, czy w snach powiedzmy. A więc tylko kiwam jej głową. Mhm. Powiem, że chciałbym ją zobaczyć. Będzie przeszczęśliwa. Uśmiecha się tak dość niewyraźnie. Trochę tak jak siostra do brata, ale to jest takie... przez sekundę i cały czas w tobie jest, Luka, to takie uczucie, że ona jest ci bliska, że nie chciałbyś, żeby coś jej się stało, że nie chcesz tego tak zakończyć. I ufam, że już będzie ci spokojnie. Mówi... Gdzieś znowu z takim
bardzo marsowym wyrazem twarzy schodzi, nie? Widzicie, że jest to osoba, która choć sama krzywdzi pewnie jakoś to, nim zaczęła krzywdzić sama, była kiedyś bardzo, bardzo skrzywdzona przez różnych ludzi. I zostaje kilku teraz kultystów, mimo wszystko sądzę, że gdzieś trzech, czterech tutaj, tak w razie czego, mimo że złożyliście tą pierwszą lojalkę. No i moi drodzy, no właśnie. Lojalkę. Ten rytuał będzie niedługo. Czy chcecie coś jeszcze zrobić, czy jednak chcecie raczej czekać? Ja bym chciał... Ale ty wężu, zgodziłeś się przystąpić do kultu. Ty wężu. Nasza weta. Ja bym chciał pójść gdzieś tam w jakiś kąt tego pomieszczenia, żeby wyśnić to, co chcę. I zachowam się bardzo egoistycznie, bo skoro dzisiaj jest ten rytuał, to jest jakaś impreza. Trzeba na tym wydarzeniu wyglądać godnie, a ja wyglądam jak ścierwo. Chciałbym wyśnić to, że to, co zrobiłem trochę wtedy z Manlim, żeby moje rany się wyleczyły, nawet żeby mój strój się zmienił. Chciałbym nosić taki garnitur z wężowej skóry, tak go sobie wyobrażam. Chciałbym wyglądać najlepiej ze wszystkich na tym rytuale. Być zdrowy, silny i kiedy przyjdzie właściwy moment, móc wyrywać ludziom policzki, odgryzać im grdyki, ale żebym mógł to robić, potrzebuję być w pełni sił i to chciałbym wyśnić. Nie chcę zrzucać tej bariery, bo odbierze nam to zabawę, kiedy zaczną się fajerwerki. Czyli rozumiem, że chcesz wyleczyć też mechanizm. 28 na 28. Czyli rozumiem, że mechanizm, rzecz biorąc, też chcesz wyleczyć swoje rany, tak? Gdyby to było możliwe, to tak, a okay, jeśli to nie, to przynajmniej... Zróbmy to zwykłym testem na naśnienie. No Sylwan, w sumie jakby nie patrzeć, jeżeli jemu się uda i my to zauważymy w jakiś sposób, to czy nas też nie mógłby tak spróbować wyleczyć każdego z nas? Nie wprowadzaliśmy takiego ograniczenia, ale nie robiłbym, że to jest seryjne śnienie, że możesz 10 razy pod rząd rzucać, nie? Jak na leczenie, że raczej to jest dość takie męczące i tak fabularnie jest ciekawie, jeśli to można tylko raz na jakiś czas zastosować. No, tak, dobra, zgadza się. Wiesz co... Jakby widzicie to nagłe przeobrażenie Edwarda, przede wszystkim no może tych ran to aż tak nie widzicie, że się gdzieś zasklepiły, ale bardziej widzicie ten garnitur, który się na nim pojawił i że ja wygląda... sobie tylko wyobrażam teraz popłoch tych kultystów, którzy zobaczą zmianę, jaka w nim nastąpiła. Mają ja to sobie wyobrażam, że wychodzę gdzieś z cienia, może nawet achszanić to te kajdany, niech one mi spadną z rąk, jeśli to możliwe. I wyjdę z cienia, poprawiając sobie moje kruczoczarne włosy i stojąc w jakimś delikatnym świetle w tej wężowej... Wyglądam jak wąż. To do mnie tak powinieneś... Zwracam się do ciebie, Manli. Do mnie powinieneś powiedzieć, że jestem wężem. Niesamowite. Mogłeś mieć wszystko, a wybrał garnitur. Wiśniacki garnitur z węża. Cicho to. A propos wszystkiego, Manli, i nachylam się, Manli, do ciebie. Jeżeli chcemy stąd uciec, to są sposoby, jak może nam pomóc. Ale nie sądzę, że byłby to dobry pomysł kierować się emocjami i warto czekać na dobry moment. Jedna tylko rzecz, Antoine, tak pod twoją rozwagę. Co? To byłoby bardziej trudne teraz, żeby rzucić, bo nie masz tej piszczałki przy sobie, więc musiałbyś ją wcześniej jakoś odzyskać. Ale Edward może ją wyśnić. No tak, ale no to nie teraz, to bardziej gdzieś za jakiś czas właśnie, nie? Żeby nie robić tak, że on ciągle coś może wyśnić, nie? Bo to tak, zgadza się, ale jest to, mam to... No i pewnie gdzieś ona też jest, jakbyście nie mieli dostęp do jakichś innych części tego kompleksu, to pewnie gdzieś tam wasze rzeczy leżą, nie? Więc dobrze, moi drodzy. Coś jeszcze? Przechadzam się po tej celi, jak tam stoją ci kultyści, to tak zawadiacko rzucam im spojrzenie, wyciągam dłoń do tej bariery, tak trochę ich teasując, że no przecież zgodziliśmy się, możecie nas wypuścić, chłopcy. No tak, to prawda, no jak teoretycznie już jesteście po jednej stronie wszyscy oprócz Fieriego, nie? Więc teoretycznie nie jesteście już takimi po prostu więźniami, a bardziej przyszłymi sojusznikami. No ale właśnie. Wiesz, tak... Sylwan, do momentu przysięgi to jeszcze dużo się może wydarzyć. To prawda. Moi drodzy, zatem rytuał się zbliża, słońce chyli się już ku zachodowi, nad Konstantynopolem zapada mrok, a my sami zobaczymy, jaki świt wstanie nad tym miastem.
czy w ogóle świt wstanie dla was. Moi drodzy, przed nami finał Konstantynopola. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.